świercza położona jest w Egipcie, czyli z oczyzny sowieckiej, to jest 158 metrów nad poziomem morza. Na jej terenie krzyżowały się szlaki północ-południe od Warszawy w kierunku Olsztyna oraz z Płocka do siedziby biskupów w Pompusie. Powierzchnia gminy 93 km kwadratowe, 28 sołectw, 4800 mieszkańców. Największa miejscowość Świercze, 1250 mieszkańców. Spośród gmin powiatu pompuskiego wyróżnia nas przebieg linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia. Budowana była w końcówce XIX wieku, w tej chwili doczekała się przebudowy na Euro 2012. Stacji budowanych w latach powojennych. Natomiast relikt kolei nadwiślańskiej najprawdopodobniej zostanie odrestaurowany. A dyrektor stoi tutaj za panem. Tak. Znajdujemy się w miejscowości Brodowo na odcinku drogi powiatowej z Szczegocin na Sierst. Aktualnie przebudowywany jest odcinek. Droga przebudowywana jest na dwóch odcinkach z Szczegocin Kowalewice Włościańskie, gdzie wykonawca jest miejscowa firma z terenu powiatu Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Natomiast drugi odcinek przebudowuje firma Polhit. Budujemy tę drogę wspólnie z powiatem puntowskim, gdzie udział gminy wynosi prawie 1,5 miliona złotych. Jak to, drodzy Państwo, mówią Niemcy, Holendrzy, Austriacy i inne, że drogi to jest nerw gospodarki. I ten nerw gospodarki drogowej w powiecie pobluskim był bardzo chory i zachwiany. Powoli ten nerw jest coraz zdrowszy dzięki właśnie przetargom na budowę dróg powiatowych, bo drogi gminne wcześniej zostały, jakby wylecono na powiat, drogi powiatowe stały się tutaj. Myślę, że tutaj ta droga będzie jedną z ładniejszych dróg powiatowych, nie chcę chwalić przed końcem, ale tak, musi być. Pierwsza część powstała w 1933 roku, w okresie jeszcze przedwojennym. Budynek został wyremontowany, a do niego to kolejno dobudowane budynek gimnazjum oraz obok hali sportowej. A z tyłu na zapleczu kort tenisowy, boiskowy, teren pozyskowy. Elementem charakterystycznym miejscowości Świercze jest kulująca wieża radiowo-telewizyjna obecnie już wykorzystywana przez telefonię komórkową. Dzięki niej obraz telewizyjny docierał do mieszkańców północnej wschodniej Polski. Pierwsza wieża wybudowana została w 1942 roku przez Niemców. Obecna ta, którą tutaj widzimy, z 1972 roku. Czujemy się w centrum Szczecina. Dzięki środkom unijnym udało się pięknie zagospodarować teren, który od dawna porośnięty krzakami i miste panienko znajdujące się na środku zmieniło się w piękny staw. Tu jest park. Jest to teren, aktualnie jest to teren rekreacji dla mieszkańców. Znajduje się na nim założony park oraz boisko. Naprzeciwko tego terenu mamy placówkę oświatową Szkoły Podstawową w Szczecinie. Obok szkoły znajduje się zabytkowy dworek, obecnie odrestaurowany, odrestaurowany przez pewnego właściciela. Wcześniejszym właścicielem była